znajdujemy się w Alei Róż, sercu Nowej Huty. Trwa obecnie czwarty festiwal Zaklęte w Dyni, którego organizatorami są Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty oraz Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta. Zorganizowaliśmy w to piękne niedzielne dopołudnie dla mieszkańców mnóstwo atrakcji dyniowych, ponieważ Dynia jest bohaterem dzisiejszego dnia. Dynia uprawiana jest od lat w pobliskich nowochódzkich Branicach, a my postanowiliśmy spopularyzować ten temat zarówno pod kątem kulinarnym, jak i plastycznym, hodowlanym, na przeróżne sposoby. Dzisiaj można przekonać się o tym, że dynia jest warzywem ciekawym, zdrowym, kolorowym i bardzo wdzięcznym jako materiał plastyczny. Eksperyment z izolacją DNA z dyni. Używamy spirytusu, ewentualnie izopropanolu, płynu do mycia naczyń i czystej wody. Zapiekanka z dyni, bardzo dobry smak, z kawałeczkami mięsa, cebulką. Co jeszcze tam, to już nie wiem, ale bardzo dobry smak. Uwaga, wielka tajemnica, zdradzam wam mój warsztat. No, a jak to się nazywa? Więc wy też tak potraficie. Proszę bardzo, każdy bierze swoją kredkę. Każdy bas gra jak chce. Uwaga, 3, 4, stop. Kredki w górę, przestajemy bas grać, bo widzę, że już niektórzy nie mają miejsca. Fantastycznie. Czekaj, tak. Kierunio, tak. Tu. Idzie teraz, czy tu. Nie, tu, tu, tu. I tak. Ale fajnie, ja tego nie widziałam. Jak nikt nic nie widzi, to przestawcie kartkę do góry nogami i od razu coś zobaczycie. Mogę się założyć. A jak ktoś nic nie widzi, to się pyta kolegi i koleżanki. I weźcie teraz inny kolor kredki. To jest ważne. Może się tam chowa jakiś ludzik. Zaczynamy od takich rzeczy jak serca. Proszę bardzo, to jest jakiś smutny pan w okularach. Jak on się może nazywać? Tajemniczy mściciel. Niewiele jest rzeczy, które można robić po Akademii
sztuk pięknych, zarabiając właśnie na siebie i robiąc to, co się lubi. Jestem ilustratorką książek dla dzieci, głównie dla dzieci. Oprócz tego zajmuję się czasem grafiką projektową, głównie wydawniczą. Zaskakujące, bardzo miło zaskakujące są spotkania z dziećmi, warsztaty z dziećmi. Często jeżdżę na nie z moim bratem, który jest autorem książek dla dzieci. I jest coś wzruszającego w tym, że nagle wstaje siedmioletnie dziecko i cudownie recytuje jego wierszyk. I no, dla mnie to jest jakoś tak szczególnie, no nie chcę użyć słowa wzruszające, ale naprawdę zaskakujące, że gdzieś tam sobie siedzę i rysuję coś swojego, martwiąc się głównie o to, żeby zdążyć na czas przed wydaniem książki, a tu nagle rzeczywiście ktoś to jednak czyta i ktoś się przy tym dobrze bawi i mam nadzieję. I mamy tego przy okazji warsztatów i spotkań z dziećmi jakieś odzwierciedlenie.